Rewolucja w Białorusi trwa, ale dzisiaj chciałem się zastanowić nie nad tym, co dzieje się w Białorusi, w Mińsku i innych miastach, ale jak reaguje na to Polska? Oficjalna polska polityka popiera tą rewolucję, mimo wszystkich trudności z tym związanych. Związanych z tym, że mając trudności z praworządnością, czasem polski głos nie brzmi dostatecznie silnie, kiedy chce bronić konstytucji na Białorusi. Ale zostawmy tego typu spory, polskie wewnętrzne spory. Stanowisko polskiego rządu, polskich władz jest w pełni uzasadnione i słuszne. Trzeba stanąć po stronie demonstrujących, po stronie represjonowanych. Bardziej martwi mnie to, co dzieje się w internecie, w mediach, wśród opinii publicznej. Tego entuzjazmu dla wolności naszych sąsiadów w kraju, który jest krajem solidarności, w kraju, który popiera ukraiński Majdan, tym razem nie ma. Miałkie polskie spory i dyskusje, na temat maseczek, pensji dla posłów. Nie będę tego komentował, ale zwracam uwagę, że to zajmuje przede wszystkim uwagę publiczności, opinii publicznej, a nie to, co ważne, wielkie i z długotrwałymi skutkami dzieje się za naszą wschodnią granicą. I też drażniące są komentarze. Takie mędrkujące komentarze o tym, że Zachód nie reaguje dostatecznie, że Zachód jest obojętny. No ale na koniec Zachód, czyli Europa w całości ustaliło stanowisko bardzo twarde wobec Białorusi. Nie uznało y, y, tych wyborów. To Merkel przeprowadziła rozmowy. Które są y, tak ważące i ustalają linię y, całej Europy. Linię zgodną zresztą ze stanowiskiem polskiego rządu. A mimo to jest tylu mądrali, który będzie zarzucać Zachodowi, że jest obojętny wobec Spraw Wschodu. I to są internauci. To, to jesteśmy my. Tego zainteresowania dla Białorusi, społecznego i powszechnego zainteresowania, jest za mało. To sam, ten sam zarzut postawiłbym dużej części opozycji. Wśród polityków, którzy wystąpili z biało-czerwono-białą flagą, zobaczyłem tylko posła Halickiego, nikogo więcej z czołowych polityków. Obojętność wobec sprawy wolności. Czy tak się robi politykę? Nie. I to jest bardzo źle i źle świadczy o polskiej, kulturze, o polskiej kulturze politycznej. Białorusią trzeba się teraz interesować. Sprawa wolności naszych sąsiadów jest naszą wolnością. I polska kultura polityczna wymaga tego, żebyśmy wokół spraw Białorusi nie przechodzili obojętnie.